Roman Dmowski bez wątpienia był wybitnym, ważnym, wpływowym pisarzem politycznym i należy przez to rozumieć to, że w swoim pisarstwie formułował ciekawe, atrakcyjne, wpływowe, ważne idee polityczne, a równocześnie, że potrafił o tych ideach pisać w niezwykle sugestywny, atrakcyjny sposób, a więc był mistrzem prozy polskiej i można go stawiać w szeregu takich ważnych polskich pisarzy właśnie politycznych jak Piotr Skarga, Andrzej Frycz-Modrzewski, Stanisław Staszic, Maurycy Mochnacki czy Józef Piłsudski. Każdy z tych autorów zresztą doczekał się kanonizacji jako mistrz literatury czy też prozy polskiej w serii Biblioteka Narodowa. Tak się nie stało do tej pory z Romanem Dmowskim, a te walory literackiego prozy warte są dostrzeżenia, opisania i docenienia. Tak się zresztą działo już w przeszłości. W 1927 roku Dmowski został uhonorowany Nagrodą Literacką imienia Jana Kasprowicza w Poznaniu, co zresztą spowodowało dosyć intensywną dyskusję i ciekawe polemiki właśnie na temat Dmowskiego jako pisarza. Bronił autora myśli nowoczesnego Polaka wówczas ciekawie Ignacy Chrzanowski, wybitny historyk literatury polskiej, który zwraca uwagę na takie cechy stylu jak klasyczna jedność, prostota, precyzja, dobitność i uczuciowość, które jego zdaniem powodowały, że czytelnik prozy politycznej Dmowskiego dostaje, tutaj cytuję, rozkoszy nie tylko intelektualnej, ale właśnie także estetycznej. Ta rozkosz estetyczna była związana zdaniem Chrzanowskiego z taką charakterystyczną dla Dmowskiego jako pisarza antypoetyckością, a więc niechęcią do kwiecistości, do rozbudowanych metafor, porównań, do skomplikowanej, kwiecistej właśnie składni, a zarazem poetyckość Dmowskiego pojawiała się i jeżeli się pojawiała, to była silna, jak to nazywał Chrzanowski. Silna w znaczeniu sugestywna, uderzająca, zaskakująca czytelnika. I oto jeden z przykładów takiej silnej obrazowości stylu pisarstwa politycznego Dmowskiego. Cytuję: trup Austrii, choć pokrajany, nie całkiem się jeszcze rozłożył i zaraża nasze życie polityczne jadem cynizmu. Więc trup zaraża jad cynizmu. To są te silne metafory, które nawiązują do takiego języka, czy też wyobraźni naturalistycznej, turpistycznej, a także takiej medycznej. I zresztą u Dmowskiego odwołania do szeroko rozumianej właśnie nauki, do przyrody czy przyrodoznawstwa są bardzo charakterystyczne, kiedy on zestawia życie społeczne z życiem właśnie organizmów żyjących w przyrodzie. Mowa o tkankach, o organizmach, o komórkach, o organach, więc te paralele są bardzo charakterystyczne dla poetyckości tej takiej zminimalizowanej Dmowskiego, a zarazem no, wskazują na taki dług, jaki on zaczerpnął u pozytywistów. Można też dostrzec u Dmowskiego metaforykę militarną. Pisze o Stańczykach, że wielkie armaty przez nich wytoczone strzelały w znacznej mierze w próżnię. Ale jest też mniej dostrzegany taki zmysł komizmu, to zresztą często te metafory pojawiają się w kontekście polemicznym. Proza polityczna Dmowskiego oscyluje często, czy zmierza ku właśnie
takiej warstwie polemicznej i polemizując znowu ze Stańczykami o ich pozie, Dmowski pisze, że była uroczysta i namaszczona tak bardzo, że przypominali oni, cytuję, wodzów czerwonoskórych w powieściach Coopera. Więc jest to tak zaskakujący i paradoksalny koncept, że wywołuje on śmiech, ale też zwraca uwagę. Chrzanowski pisał o stylu prozy politycznej Dmowskiego, że jest antysentencjonalny, a więc nie ma tutaj takich serii aforyzmów, złotych myśli, ale można tutaj, czytając książki polityczne Dmowskiego, jednak zgłosić pewne votum separatum, bo słynne chociażby zdanie, które pojawia się na początku myśli nowoczesnego Polaka, cytuję, jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie, no weszło do takiej, można powiedzieć, potocznej mowy polskiej polityki i stało się takim skrzydlatym słowem, które no z tej książki często zostaje cytowane. Ale takich właśnie lapidarnych, krótkich, zaskakujących sentencji czy też aforyzmów znajdziemy w prozie politycznej Dmowskiego i one będą odwoływać się tak do życia społecznego czy narodowego, jak i do życia jednostkowego i no, będą zawsze w taki lapidarny, zaskakujący sposób puentowały niektóre wywody Dmowskiego. Pozwolę sobie tutaj kilka takich sentencji Dmowskiego przeczytać. Cytuję, siłą moralną narodu nie jest jego bezbronność i jego niewinność. Druga sentencja, im społeczeństwo więcej jest posunięte w rozwoju, tym mniej jednostka w stosunku do innych członków społeczeństwa jest tym, czym chce być, a jest więcej tym, czym musi być. I o człowieku. Nie ma chyba człowieka, który by pewnych wad swojego charakteru nie uważał za przymioty i nie upatrywał w nich dowodu swej wyższości nad innymi. I taki prześmiewczy, gorzki aforyzm. Nigdzie nie ma tylu, co u nas, nieinteligentnych intelektualistów i tylu estetów bez smaku. Te myśli, te sentencje także no, są nacechowane pewną emocjonalnością, sarkazmem, ironią, gniewem, miłością i one też wskazują na silnie obecnego w prozie politycznej Dmowskiego autora, narratora, który się ujawnia, który mówi w pierwszej osobie, który właśnie nie tylko myśli jak nowoczesny Polak, ale także czuje jak nowoczesny Polak. Widzimy też Dmowskiego, czy raczej go słyszymy, czytając jego teksty, bo jego teksty są często stylizowane na język mówiony, na żywą, nawet kolokwialną polszczyznę. Stąd można zwrócić uwagę na zdania rozpoczynające się od spójników i, ale, albo czy bo, na serię wykrzyknień, na eksklamacje pytania, czy na repetycje powtórzenia. One oczywiście mają także pewną siłę perswazyjną. Takim, można powiedzieć, skrzydlatym słowem, sentencją Dmowskiego jest tytuł jego pierwszej ważnej, wybitnej książki politycznej Myśli nowoczesnego Polaka. Ten tytuł też jakby został zapamiętany i chętnie jest używany przez polskich pisarzy, publicystów, którzy albo poprzez ten tytuł nawiązują afirmatywnie do Dmowskiego, albo polemicznie. Polemicznie nawiązywał Piotr Wierzbicki, pisząc w latach 80. książkę Myśli staroświeckiego Polaka. Natomiast pozytywnie Rafał Ziemkiewicz, który napisał Myśli nowoczesnego Endeka. To świadczy o takiej żywotności, żywej pamięci tej książki. Pamiętać trzeba, że styl Dmowskiego, klasyczny, realistyczny, był manifestacją sprzeciwu wobec romantycznego czy neoromantycznego stylu epoki, w której Dmowski
debiutuje w stylu no właśnie nadmiernie kwiecistego, estetyzującego, egzaltowanego. Z tego punktu widzenia jasność, trzeźwość, suchrealizm, jak to sam Dmowski nazywał, jego pisarstwa, no była też manifestacją cech osobowości czy cech politycznych, których Dmowski oczekiwał od Polski nowoczesnej, która miała być trzeźwa, jasna, realistyczna. Mówiąc też o walorach literackich, estetycznych, o tej rozkoszy estetycznej pisarstwa politycznego Dmowskiego, no warto też zwrócić uwagę na różnorodność gatunków prozy, jakie Dmowski uprawiał. Będziemy mieć tutaj myśli, a więc rodzaj eseju. Będziemy mieć tutaj traktat, wspomnienie, wykład czy też odczyt, studium i czasem w jednej książce znajdziemy te rozmaite połączone gatunki, a czasem one osobne, jak w Przewrocie, no właśnie, który jest raczej zbiorem esejów czy też szkiców, będą dominowały. Nieodkrytą częścią i niedocenioną literackiej spuścizny Dmowskiego jest niewątpliwie jego korespondencja. Ona we fragmentach była publikowana na emigracji. Kiedyś dwumiesięcznik Arkana opublikował blok listów z Janem Żółtowskim z 1930 roku i one pokazują Dmowskiego właśnie jako ciekawego epistolografa politycznego, a więc w takim gatunku prozy intymnej, prywatnej, Dmowski z dużą swobodą, oryginalnością i też otwartością, bo listem mu sprzyjał, no właśnie opowiadał o swoich koncepcjach politycznych, o wizjach Europy, o diagnozach takich zmierzających ku katastrofizmowi tego, co Europę czeka. Wydanie tych listów także z Rejmontem czy z Żeromskim na pewno wzbogaci, ale też potwierdzi obraz Dmowskiego jako wybitnego, ciekawego prozaika politycznego, mistrza polskiej prozy.